Porfiriusz urodził się w Tesalonice w Macedonii. W roku 378 jako 25-letni młodzieniec opuścił dom i przyjaciół, by poświęcić się Bogu w gronie egipskich mnichów. Po pięciu latach ćwiczeń zakonnych, wybrał się do Palestyny, aby odwiedzić święte miejsca w Jerozolimie. Następnie zamieszkał w pieczarze nad rzeką Jordan, gdzie spędził. Jeszcze pięć lat swojego życia. Pewnego dnia, gdy modlił się na górze Kalwarii, został cudownie uzdrowiony z choroby, po której nie zostało ani śladu. W roku 393 biskup Jerozolimy, wbrew życzeniom świętego, wyświęcił go na księdza i powierzył mu opiekę nad świętym krzyżem. Trzy lata później Jan, arcybiskup Cezarei, użył podstępu, by uczynić go biskupem gazy. Pod pozorem zasięgnięcia rady sprowadził go do Cezarei, a kiedy miał go już w swojej mocy, narzucił mu święcenia biskupie. Święty Porfiriusz umarł 26 lutego 420 roku. Jego żywot, spisany przez Diakona Marka, wiernego ucznia i towarzysza, jest ważnym źródłem informacji na temat pogaństwa istniejącego wówczas na chrześcijańskim wschodzie. Porfiriusz dokładał wszelkich starań, aby pogaństwo wykorzenić całkowicie. Od cesarzowej Eudoksji otrzymał pozwolenie na zburzenie z świątyni Marnasa w Gazie, co wywołało przeciw niemu i chrześcijanom namiętne napaści zwolenników pogaństwa. Na miejscu tej świątyni zbudował święty Porfiriusz wielki kościół i poświęcił go w roku 408. Boże, który uczyniłeś świętego Porfiriusza znakomitym przykładem miłości Bożej i wiary, która podbija świat, i dołączyłeś go do grona świętych pasterzy. Spraw, abyśmy dzięki niemu mogli umocnić się w wierze i miłości i wziąć udział w Jego chwale. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.